Krakowski Park Technologiczny od 25 lat jest takim naszym narzędziem realizacji tej misji stymulacji i pobudzania, wspierania rozwoju gospodarczego Małopolski. Z jednej strony jest spółką, która ułatwia inwestorom inwestowanie, pozyskanie ulg, zlokalizowanie inwestycji na terenie dostępnych stref aktywności gospodarczej, kompleksowo potraktowania ich łącznie z zapewnieniem doradców, tak żeby Małopolsce inwestor pozostał i szczęśliwie swoje przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizował. Polska Strefa Inwestycji weszła w 2018 roku, która spowodowała, że budować, inwestować możemy wszędzie na terenie całego kraju, więc to jest jak gdyby taka możliwość dla samorządów wykazania większej kreatywności, większych możliwości do inwestowania, a co za tym idzie dotarcia do samorządów. 25 lat nie przelewki, niektórzy mówią, że srebrne wesele, ale mnie wydaje się, jakbyśmy wczoraj dopiero startowali ze spółką, która wtedy nazywała się Centrum Zaawansowanych Technologii, Krakowski Park Technologiczny, specjalna strefa ekonomiczna. Cieszę się, że udało się zmienić tę długą nazwę. Wybraliśmy firmy, które w pewien szczególny sposób zapisały się w historii małopolskiej gospodarki. Firmy w spektakularnym sukcesie jak Protech, firmy, które najdłużej z nami współpracowały, najdłużej przebywającego u nas lokatora. Wybraliśmy firmy, które osiągnęły spektakularny sukces w branży, którą wspieramy, w branży growej. Wybraliśmy naprawdę gwiazdy. Gwiazdy, których każda jest w innym miejscu i świeci trochę innym światłem, a każda sprawia, że nasza małopolska gospodarka tak dobrze błyszczy. Obecność KPT bardzo pomogła naszej firmie. Ja jestem tu jednym z pierwszych lokatorów. Funkcjonuję w KPT już od, myślę, około 10 lat. Nasza firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań dla branży modowej. Firma OTCF, którą zrobiliśmy pierwszy duży projekt. Zdigitalizowaliśmy kolekcję odzieży Roberta Lewandowskiego i stworzyliśmy awatar Roberta Lewandowskiego z bardzo dobrym przyjęciem użytkowników. Czuję, że jest to druga nagroda, chociaż złote drzewko jest pierwszy raz, tam to było srebrne, już ten co było dla mnie dane. Na pewno jest to docenienie tej całości pracy i myślę, że jest to ludzkie i każdy z nas lubi, jak się go doceni, potrzebuje akceptacji osoby bliskiej, tak samo docenienia przez innych, przez władze społecznego parku, docenienie tego, co się robi. To na pewno daje jakieś tam symptom zadowolenia, spełnienia, jak również motywacji dalszej pracy. Dzięki temu, że Krakowski Park Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu, czy takim połączeniem biznesu z samorządem, czy po prostu z administracją, to dzięki temu nam jest łatwiej, może nie poprosić, tylko po prostu dogadać się w kontekście jakichś kontaktów do jednostek publicznych, porozmawiać o tym, jak my, nasze innowacyjne technologie mogłyby wesprzeć po prostu samorządy, czy też nawet administrację publiczną. Specjalna strefa ekonomiczna zaczęła się od dużej inwestycji firmy Motorola. To nas wtedy dużo nauczyło, w takim sensie, no, jak też obsługiwać, współpracować z dużymi koncernami zagranicznymi. Potem firma Comarch, która z kolei nam pokazała, w jaki sposób możemy przyczyniać się do rozwoju także rodzimych biznesów. No jest to przygoda, także nie ukrywam, moja osobista przygoda mojego życia. Przyszłam do KPT na 2-3 lata, zostałam ponad 20. Następne 25 lat to będzie czas intensywnego rozwoju i zmian w gospodarce światowej. Wszystkim firmom z Małopolski, z szeroko rozumianego wpływu Krakowskiego Parku Technologicznego i Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu życzę tego, żeby w tych zmianach uczestniczył, często je powodował, a o ile się da, to nawet je wyprzedzał. Dalszego wspaniałego rozwoju, dalszych wspaniałych pomysłów, dalszych wspaniałych inicjatyw, kreatywności, żeby w końcu kryzys się skończył, firmy zaczęły normalnie funkcjonować, zaczęło się to wszystko rozwijać.